Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na maj. I tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i nie będzie tutaj wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, no bo wówczas będzie można wyciągnąć taką, no, średnią z obu czytań. Jeśli chodzi o czytania na miłość i uczucia, to też sprawdzajcie koniecznie dla znaków swoich partnerów i partnerek. Barany i baranice, przejdźmy do Waszego czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Dobrze. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Albo kto? Też całkiem nieźle. Bardzo emocjonalny miesiąc. Co odchodzi do przeszłości? Super, naprawdę super. Do przeszłości odchodzi piątka monet. Poczucie braku albo tęsknoty za kimś lub za czymś. Jak Wy się przedstawiacie? Barany są w maju bardzo otwarte na nowe doświadczenie, na naukę, na dokształcanie się, na poszerzanie swoich horyzontów w jakiejkolwiek dziedzinie. Jaka będzie dla Was rada? Dostrzec jakiś potencjał, który jest do wykorzystania, coś w Waszym życiu. Czego nie robić, czego raczej unikać? No, słuchajcie, barany, wydaje mi się, że macie jedno z silniejszych czytań na ten miesiąc. Naprawdę, bo pojawił się i cesarz, i król buław, a są to karty, które pokazują bardzo silną osobowość. Osobę, która rzeczywiście jest bardzo taka pewna siebie, konkretna, działająca, no, która gdzieś tutaj panuje nad sytuacją, tak bym powiedział. Panuje też nad sytuacją, pomimo że miesiąc w ogóle będzie dosyć emocjonalny. I wydaje mi się gdzieś, że Wasze otoczenie takie będzie, ale to za moment. No zobaczcie, właśnie z przełożenia ten cesarz. Cesarz, który siedzi na tronie i gdzieś tutaj rządzi, dyryguje, jest zadowolony. Osoba na swoim miejscu, osoba, która umie kontrolować sytuację, która gdzieś czuje się pewnie, jeśli chodzi o swoją sytuację życiową. Super. Cesarz to jest właśnie przedstawiciel Trygonu Ognia, czyli Baran Lew Strzelec. No, gdzieś jesteście po prostu w swojej energii. Cesarz jest, słuchajcie, taki pełen wigoru również, chociaż powiedziałbym, że bardziej ten król buław, którego macie w ogólnej energii, bo właściwie i jeden, i drugi bardzo podobne osoby, tylko że cesarz, ja bym powiedział, że on właśnie mniej działa, a bardziej zarządza,
A jeżeli chodzi o tego króla buław w ogólnej energii, no to to jest właśnie ktoś pełen wigoru, pełen motywacji, pełen chęci przewodzenia, pokazywania innym, inspirowania innych, jak usprawnić pewne rzeczy w ich życiu. Tutaj mam wrażenie, że jesteście ogromną inspiracją dla otoczenia i aż rozsadza was energia. No zobaczcie, ten król buław również jest, czy tam królowa buław i cesarzowa, to już sobie możecie odwracać. To również jest osoba z trygonu ognia właśnie, baran, lew, strzelec, więc znowu podkreślenie, że jesteście jak najbardziej w swojej energii. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że będzie to bardzo intensywny miesiąc, w którym będzie się dużo działo i pewne kroki, które podejmujecie również a propos rozwoju osobistego, wiecie, że są ku lepszemu, że w przyszłości pewne kursy, szkolenia, inwestycja w siebie jak najbardziej gdzieś się przyda. Przychodzi do was karta Królowej Kielichów albo Króla Kielichów, to już możecie sobie to odwracać. Jest to karta, która przedstawia osobę taką rodzinną, ciepłą, zadowoloną, tryskającą optymizmem, która gdzieś, no niewątpliwie ma powód do wzniesienia kielicha. No i tutaj zobaczcie, mi się wydaje, że przychodzi po prostu do was taka energia, tego optymizmu, radości. Mam wrażenie, że jesteście osobami bardzo towarzyskimi w maju. No wiadomo, majóweczki i tak dalej, pogoda się zmienia, wiosna przychodzi. Coraz bardziej chce się spędzać czas na świeżym powietrzu, nawet z osobami bardzo wam bliskimi, typu rodzina, typu partnerzy, partnerki. Mam wrażenie, że kogoś bardzo w tym miesiącu zaskoczycie swoją spontanicznością, zaradnością i tutaj, no, wydaje mi się, że coś zorganizujecie dla kogoś, na kim wam rzeczywiście zależy. Nie mówię, że do tej pory jesteście, że pokazywałyście się, czy pokazywaliście się jako osoby niespontaniczne i nie planu i też, wiecie, nie zaskakujące innych, ale w tym miesiącu zwłaszcza. W każdym razie duża dawka optymizmu, energii, wigoru. Słuchajcie, no barany, tylko pozazdrościć. Mam nadzieję, że i mi skapnie ta energia, ponieważ mam ascendent w baranie. Piszcie, jakie wy macie. No i też oczywiście sprawdzajcie czytanie dla swoich ascendentów. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta piątki monet. A piątka monet, która przedstawia taką babulinkę moknącą na deszczu, ta karta sugeruje niedostatek, poczucie, że czegoś wam brakuje, że tęsknicie za kimś. Słuchajcie, być może jest to energia jakiegoś marazmu i braku rozwoju. I teraz tak, po pierwsze, ta karta odchodzi do przeszłości, więc jest to bardzo dobra informacja. Ale też słuchajcie, tak mi teraz przyszło do głowy, że ta królowa kielichów, czy tam król, to może być osoba, która gdzieś wróci do was. Osoba, która była dawno niewidziana, niesłyszana. Ktoś, za kim była tęsknota. I nie mówię o powrocie byłych, absolutnie nie. To będzie zaraz, jeśli chodzi o czytania na miłość i uczucia. Bardziej mi po prostu chodzi o kogoś bliskiego, z kim od jakiegoś czasu nie było kontaktu. I może to być ktoś typu matka, ojciec, siostra, brat. Ktoś bardzo wam bliski. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta Pazia Monet. I Paź Monet jest reprezentantem trygonu Ziemi, czyli byka, panny lub koziorożca. I to całkiem nieźle, dlatego że gdzieś tutaj wychodzi na to, że trygon Ziemi stabilizuje tą waszą rzeczywiście pełną wigoru i takiego, momentami rozedrgania energię w postaci cesarza i króla buław. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o Pazia Monet, to on jest bardzo chętny do rozwoju, do nauki, do poszerzania swoich horyzontów, do robienia czegoś dla siebie, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi właśnie o własny rozwój, ku przyszłości, żeby gdzieś później to wykorzystać, w pracy, czy żeby gdzieś po prostu nawet dla siebie zrobić sobie kurs, dokończyć kurs językowy, wrócić na studia. Mam wrażenie, że tutaj ktoś z was nawet w tym miesiącu inwestuje pieniądze i jest to związane z
swoją edukacją, ale też z jakimś mieszkaniem, z jakimś domem. Tak bym powiedział. I teraz jest taka ostateczna decyzja. Ok, teraz albo nigdy. Może remontujecie, może kupujecie. Słuchajcie, w Radzie jest dla Was karta piątki kielichów. I zobaczcie, ona przedstawia taką syrenę, która skupia się na trzech rozlanych kielichach i nie dostrzega tego, że są przed nią dwa pełne. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby nie skupiać się na przeszłości, bo gdzieś dzięki temu ucieka Wam teraźniejszość i nie zauważacie, że jest przed Wami coś, co no, rzeczywiście jest ważne. O co chodzi? Jeśli komuś trzeba odpuścić, wybaczyć, ktoś, kto nabroił w przeszłości, no to w Radzie jest jak najbardziej zrobić to. Jeśli chodzi o jakieś inwestycje finansowe, jeśli chodzi o jakiś rozwój zawodowy czy edukacyjny, w Radzie jest również zrób to dla siebie. Nie żeby innym pokazać, po prostu tylko i wyłącznie, żeby no, gdzieś się rozwijać, bo mam wrażenie, że bardzo tego nawet nie potrzebujecie. Pragniecie i to robicie. O, w Radzie zróbcie to. Czego nie robić, czego unikać i zobaczcie, jest to karta dziewiątki monet, która mogłaby pokazywać no, taką elficę, która siedzi sobie na polanie ze swoim pawiem, z koszem owoców i ona jest bardzo samowystarczalna. Nic jej nie potrzeba. I tutaj mam wrażenie, że możecie momentami przyjmować rzeczywiście taką postawę, że Wasze problemy, Wasze rozterki emocjonalne nie są tak ważne i nie chcecie o tym mówić. Wolicie gdzieś zostawiać to dla siebie, aniżeli mówić o nich swoim bliskim. No pamiętajcie, że gdzieś mówienie o swoich uczuciach i emocjach jest darem dla naszych bliskich, bo gdzieś to też pokazuje im, że ta relacja jest dla Was ważna, że im ufacie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o dziewiątkę monet, to też jest informacja, żeby nie trzymać przy sobie pieniędzy, dlatego że teraz jest czas na ich wydanie. I chodzi tutaj o rozwój siebie albo mieszkanie, coś związanego z Waszą sferą komfortu. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Jak pokazuje się partner bądź partnerka, ewentualnie co przychodzi do singli. Skorpion jakiś tutaj jest, słuchajcie, bo pojawia się karta śmierci. Jak Wy się przedstawiacie? No słuchajcie, no mam wrażenie, że stawianie takiej bariery, muru przed sobą, zwłaszcza dla osób powracających. Słuchajcie, jaka będzie dla Was rada? Ale ja tutaj widzę, że barany znają swoją wartość. Kurczę, tutaj raczej wybieracie siebie, a nie jakichś bumerangów. Ekshumacji tutaj nie robicie. No dobrze, i czego nie robić, czego unikać? Dobra. O! I tutaj się pokazało. No, znowu to potwierdzę, że jest tutaj sporo takiej bariery, znaczy sporo bariery. No, trzy karty związane z jakąś barierą, być może, która ostatnio była pomiędzy Wami a bliskim, partnerem, partnerką. Może jeśli chodzi w ogóle o otwieranie się na randkowanie dla singli.
Zobaczcie, z przełożenia dla związków jest karta piątki mieczy i ta karta mogłaby sugerować brak komunikacji i zamiatanie spraw pod dywan. To ostatnio mogło się dziać. W ostatnich tygodniach lub miesiącach nawet, bo pamiętajcie, że tutaj mogłem złapać energię z wcześniej. Piątka mieczy też w ogóle mogłaby sugerować, że trzeba się poddać i przejść na kompromis z drugą osobą, jeśli chodzi o wspólne inwestycje finansowe. Z przełożenia piątka mieczy dla singli sugeruje, słuchajcie, pokazanie się osoby, która nie odzywała się, z którą było brak kontaktu, z którą myślałyście, że to już koniec. Ale gdzieś tutaj, no, mam wrażenie, że komunikacja powraca. Ewentualnie jeśli chodzi o poznawanie nowych osób, to single mogą na to nie mieć albo ochoty, albo czasu. I to wcale nie wyklucza towarzyskości, bo towarzyskość pokazała się w ogólnym czytaniu. Zobaczcie, dla związków i dla relacji w ogólnej energii jest siódemka buław. No i jest to właśnie karta, która sugeruje, że możecie tutaj się troszeczkę ścierać. Ścierać. I jeśli chodzi o jakieś tam potyczki dotyczące wspólnych inwestycji, wspólnych planów i celów. Jedno ma swoje zdanie, drugie ma swoje zdanie, dwa silne charaktery. No, może być różnie. Tutaj widzę nawet jakieś fochy z wcześniej, ale ta siódemka buław sugeruje, że w tym miesiącu będzie podjęta decyzja wspólna ku przyszłości, ku lepszemu, bo siódemka buław sugeruje coś takiego perspektywicznego. Może rzeczywiście razem inwestujecie w remont, w mieszkanie. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, w ogólnej energii ta siódemka buław, no dosłownie przedstawia upartą wojowniczkę, która się odgradza. Być może nie ma ochoty na randkowanie, być może myśli sobie, że nie ma czasu i skupia się teraz na sobie, ale słuchajcie, no, ważne jest realizowanie siebie, swoich celów i pragnień, ale jak się chce, to czas można znaleźć, więc nie wymówkujcie się, że tak powiem. O, możecie sobie sami albo same robić wymówki a propos randkowania. Zobaczcie, partner lub partnerka pokazuje się jako karta śmierci i słuchajcie, jest to całkiem nieźle, bo jest to karta transformacji, odrodzenia. Być może ktoś daje Wam drugą szansę albo Wy dajecie komuś drugą szansę. Tutaj mam wrażenie, że Wasz partner lub partnerka jest bardziej skora do przejścia z Wami na kompromis. Tak bym zasugerował. W każdym razie ktoś bardzo potrzebuje spontanicznego wyjazdu, spontanicznej decyzji. No tutaj może gdzieś trzeba zabrać drugą osobę na, nie wiem, na weekend romantyczny albo do spa, na kolację, jak dawno nie było. Słuchajcie, jeśli chodzi o single, to przychodzi do Was karta śmierci. I uwaga, no co to jest ta śmierć? Śmierć przedstawia skorpiona, ewentualnie trygon wody, czyli też raka bądź ryby. Ale mi się wydaje, że to jest coś, co teoretycznie było zakończone w przeszłości. Jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że najprawdopodobniej do części z Was nie przychodzi nic. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcecie dopomóc szczęściu, no i szukacie tych wymówek, o czym mówiłem wcześniej. Zobaczcie, Wy w związkach przedstawiacie się jako karta dziewiątki buław, która przedstawia ewidentnie taką odgradzającą się wojowniczkę. Ona jest tutaj gotowa do walki, ona jest gotowa do tego, żeby bronić swojego terytorium. I no, wydaje mi się, że możecie rzeczywiście momentami mieć takie no, potyczki, jeśli chodzi o ego. Tutaj mam wrażenie, że chcecie rządzić w tej relacji. Słuchajcie, bardzo dobrze, jeśli Wam to wychodzi. Czemu nie? Tylko pamiętajcie, że to relacja powinna być gdzieś taka na równi, obopólna. Dziewiątka buław też może sugerować, że ktoś z Was w tym miesiącu remontuje dom, buduje dom, kupuje coś takiego. Wspólna inwestycja. Słuchajcie, jeśli chodzi o single, to
Wy przedstawiacie się jako dziewiątka buław. I teraz tak, no znowu potwierdzę, że tutaj jest stawianie przed sobą muru. Szukanie być może też sobie wyzwań i zajęć, żeby rozwijać siebie, żeby sobie czymś zająć czas, żeby spotykać się z bliskimi, ale no gdzieś tutaj nie chcecie znaleźć czasu na randki. Nie wiedzieć czemu, może, momento, myślicie sobie, że nie wiem, w internecie, na aplikacjach to same jakieś nie wiadomo co i wy w to się bawić nie chcecie. No cóż, może trzeba poszukać innych źródeł, w których można kogoś zapoznać. W radzie dla relacji jest szóstka monet. Równowaga w braniu i dawaniu. I słuchajcie, no właśnie ta karta jest potwierdzeniem tego, co mówiłem wcześniej. No w związku nie chodzi o to, żeby jedna osoba dominowała, a druga gdzieś była tutaj podwładną, tylko żeby gdzieś ta szala była wyrównana. Jedna osoba i druga osoba musi mieć gdzieś swój wkład w relację. Musi mieć swoje zdanie. Więc tutaj no nie próbujcie dominować, no ale też nie pozwalajcie, żeby ktoś wpływał na Was i Wasze wybory. Zwłaszcza jeśli podejmujecie wspólnie decyzje o zamieszkaniu, o ślubie, o słuchajcie, inwestycji finansowej. Razem tutaj ma być gdzieś podjęta decyzja, razem zainwestować. To macie w radzie dosłownie. Jeśli chodzi o single, to słuchajcie, i tu jest dziwna rzecz. W radzie szóstka monet, równowaga w braniu i dawaniu. I teraz tak. Jeśli rzeczywiście ktoś się stara i próbuje, nawet jeśli to jest skorpion, albo rak, albo ryby, spróbować. I nie mówię tutaj o tym, żeby tutaj od razu rozpościerać ręce, nogi, nie wiadomo co, tylko po prostu spotkać się kilka razy i poobserwować, czego tam ona lub on chce. W radzie ta szóstka monet też jest informacją, żeby dopomóc szczęściu i żeby nie zafiksować się rzeczywiście tylko i wyłącznie na samorozwoju, bo to może być też jakimś tam taką odskocznią i zatuszowaniem Waszych prawdziwych potrzeb. Czego nie robić, czego unikać w związkach, i jest to karta księżyca. Makowa panienka, piękna. Ta karta mogłaby sugerować ukrywanie czegoś. Może swoich właśnie emocji, może swoich uczuć, pragnień, swojego zdania. Trzeba rozmawiać na bieżąco, dlatego że jeśli będzie zamiatanie spraw pod dywan i wszystko miło, fajnie, no to w pewnym momencie Wam się uleje i będzie wybuch. A tego chyba nikt by nie chciał. Ta karta mówi zaufać intuicji, jeśli chodzi o wybory, no, inwestycje wspólne, pieniężne. O. Czego nie robić, czego unikać, jeśli chodzi o single? Słuchajcie, karta księżyca. Unikać ukrywania się w swojej gdzieś pieczarze albo w swojej strefie komfortu. W tym miesiącu macie tak intensywne i ogniste karty w ogólnej energii, że przydałoby się to, słuchajcie, gdzieś spożytkować. I no ta towarzyskość i randkowanie naprawdę jest dobrym sposobem. Być może gdzieś tam znajomi znajomych kogoś Wam przedstawią. Nie chować się, spróbować, ale też, no słuchajcie, tutaj jest taka informacja, żeby nie ukrywać przed sobą swoich prawdziwych potrzeb, bo każdy chce być kochany. Wszyscy chcą kochać, jak to Marla Rodowicz śpiewała, czy śpiewa. Przejdźmy do pracy i finansów i jaka będzie dla Was ogólna energia na maj? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, nie wiem, czy ktoś z Was nie potrzebuje urlopu. Co odchodzi do przeszłości? Bo ostatnio mogło być dosyć intensywnie.
tutaj dobrze, odchodzi do przeszłości, trójka mieczy. Jak wy się przedstawiacie? No, słuchajcie, super. Widzę inwestycje w podróż, widzę inwestycje w edukację znowu, ale też inwestycje w jakąś przeprowadzkę. Może właśnie wspólną z partnerem lub z partnerką. Super. Jaka będzie dla Was rada? Wiecie co? Też widzę, że barany i baranice poszerzają horyzonty, jeśli chodzi o znajomości, takie zawodowe, które się przydadzą. W radzie jest inwestycja w rodzinę, w dom. Czego nie robić, czego raczej unikać. Okej. Unikać ciężkiej pracy. Tak jest powiedziane. Wybaczcie. Słuchajcie. Nieźle. Naprawdę nieźle. Tylko widzę troszeczkę chyba autosabotaż. Autosabotaż może być związany z momentami, przemęczeniem albo brakiem wiary w siebie lub tego, że jakiś projekt, który sobie wymyślicie, ma sens. Zobaczcie, z przełożenia jest karta dwójki buław. I dwójka buław to może być karta rozdroża. Na zasadzie. Ostatnio w pracy za bardzo się nic nie dzieje. Ma być jakaś zmiana, ale nie ma. Więc ja teraz podejmuję decyzję, że gdzieś sama, na własną rękę, jakoś tam się zaczynam rozwijać. Na tej zasadzie. W każdym razie dwójka buław to też jest karta związana ze strefą komfortu. I w komfort swój wkładacie pieniądze, lub w ogóle w pracy czujecie się komfortowo, w sensie, że no macie stałą pozycję, nie stracicie tego, czujecie to. A czy jest to związane ze spełnianiem Waszych oczekiwań? No to już nie wiem. Zobaczcie, w ogólnej energii jest ósemka mieczy, czyli trochę klatka umysłowa, czyli troszeczkę autosabotaż. Na tej zasadzie, że barany szukają wymówek i problemów, takich przeciw, no, zainwestowania pieniędzy, przeciw jakiemuś wyjazdowi, przeciw jakiemuś rozwojowi, takiemu prywatnemu. Karta ósemki mieczy mogłaby mówić, że w pracy trochę nie rusza. Na tej zasadzie, że było obiecane jakieś, no nie wiem, nowe stanowisko, jakaś podwyżka, jakieś coś tam. I jest to czas, żeby samemu lub samej wziąć się za przyspieszenie tych spraw. Tym bardziej, że zobaczcie, przychodzi do Was karta dwójki kielichów, czyli karta miłości, czułości, wsparcia. O co chodzi? Momento. To też może być karta pary, dlatego znowu potwierdzam, że może będzie wspólna inwestycja z partnerem lub partnerką. A może ktoś zakłada spółkę, słuchajcie, jakiś biznes. To się opłaca. Tu są rady, żeby to robić. Dwójka kielichów sugeruje jakieś porozumienie. Dwa kielichy, które się tutaj stukają, mówią o jakiejś unii. Więc tak, warto rozmawiać o pieniądzach, warto negocjować, warto poznawać nowe osoby, ponieważ te znajomości poznane teraz przydadzą Wam się w przyszłości. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta trójki mieczy i nie jest to tylko karta złamanego serca, ale karta poczucia jakiegoś bólu i takiego poczucia, że o nie, wstaję rano i muszę iść do tych kamieniołomów. Nie, nie ma czegoś takiego. Nawet jeżeli jest w pracy jakaś lekka rutyna lub nuda, Wy i tak prywatnie rozwijacie się na własną rękę. Być może właśnie podnosicie swoje kwalifikacje zawodowe. I świetnie. Bardzo dobrze. Super pomysł. Trzymać stałą pracę, a gdzieś tam prywatnie sobie coś tam na własną rękę robić. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta świata, jedna z moich ulubionych. I karta świata mogłaby jak najbardziej sugerować wyjazd, nawet zagraniczny, lub przeprowadzkę. I w ten wyjazd lub przeprowadzkę właśnie inwestujecie pieniądze.
ewentualnie w ogóle potrzebujecie wakacji, żeby tutaj po wakacjach pełną parą ruszyć z jakimś projektem. Karta Świata mogłaby mówić o tym, że macie bardzo otwarty umysł i rozwijacie się w tym miesiącu, ale to już, słuchajcie, powiedziałem wiele razy. Barany potrzebują wyzwań, zwłaszcza teraz na wiosnę, gdzie tutaj aż płoną i budzą się do życia. Słuchajcie, w Radzie jest karta dziesiątki kielichów. Karta świętowania, karta radości, karta zabawy. I jest to informacja, żeby na swoje przyjemności i właśnie spotkania towarzyskie, bo jest tutaj pokazana grupka ludzi, być może rodzina, żeby w takie coś nie szczędzić pieniędzy. Na takie coś, tak bym powiedział. Dziesiątka kielichów mogłaby sugerować, żeby inwestować pieniądze w dom, w rodzinę, żeby utrzymywać dobre stosunki z osobami, które są znaczące w biznesie. Nie chodzi mi o jakieś interesowne zachowanie, tylko po prostu poszerzać swoje horyzonty, jeśli chodzi o znajomości, bo Wam się to przyda. Dziesiątka kielichów, jest co świętować w tym miesiącu. Napiszcie, co trzeba świętować. Poświętować, napiszcie, co. Czego nie robić, czego unikać? Słuchajcie, jest to karta dziesiątki buław, a dziesiątka buław to jest taka bardzo ambitna, nawet zaambitna praca, dawanie z siebie 300%. Tutaj powiedziane jest, żeby dzielić się obowiązkami, żeby delegować zadania, nie brać na siebie odpowiedzialności za wszystko, bo wszystko zrobicie najlepiej. Wiem, ale inni też się muszą uczyć. Dziesiątka buław mówi, żeby nie szukać przeszkód w drodze do swoich celów i planów, czy tam inwestycji finansowych. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale już są czytania na wiosnę, w których sprawdziłem, jaka będzie dla nas ogólna energia na ten czas, co nowego przyjdzie, więc koniecznie sprawdzajcie. Ja je gdzieś tutaj podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy oraz kciuków w górę, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.